Ręce mam czyste. Taki szpan. No, niezła fura. Chyba Artur Barciś podprowadził ją Kubie Wojewódzkiemu, bo no, też taką ma. Swoją drogą szkoda mi trochę Kuby. Najpierw my żeśmy gwizdnęli mu te dwie kanapy ze skóry ekologicznej, teraz Barciś w ten samochód i co mu zostanie? Tajemnica tej przejażdżki wyjaśni się dzisiaj w naszym programie. Witamy bardzo serdecznie, Jacek Kaczyński. Krzysiek Skiba, Oko na miasto. A dzisiaj w programie dowiemy się, drodzy Państwo, dlaczego Artur Barciś w pewnych sytuacjach woli słuchać, uwaga, męskiego głosu. Spełnimy także marzenie urodzinowe Artura Barcisia. Będzie to naprawdę niezła urodzinowa jazda. Barcisiowa godzina. Państwo pewnie jeszcze nie wiedzą, co to znaczy. My wiemy doskonale i o tym m.in. dzisiaj w programie Oko na miasto. Zapraszamy. Jajko. Nie. Często zdarza się tak, że mamy tutaj takie osoby w programie Oko na Miasto, po których możemy pojechać, których możemy skrytykować. Wystarczy, że powiemy słowo... I robimy to z przyjemnością. I robimy to z przyjemnością. Jeżeli chodzi o Artura Barcisia, to tak naprawdę jest to po prostu przesympatyczny facet, no. Tak, taki no, przystojniak można powiedzieć, taki w zasadzie nie, polski no Robert De Niro. Przesadziłeś, przystojniakiem to już trochę teraz Krzysztof przesadził, no po prostu porządny facet, dosyć jak to omawiali kiedyś, nikczemnej postury, 164 cm tylko. W podstawówce miał kompleks tego wzrostu, gdyż wszyscy koledzy i koleżanki byli od niego wyżsi, nawet niektórzy mówili, że ma kompleks kaczana. Ale po maturze 7 centymetrów mu przybyło. Artur Barciś jest z poznaku lwa, ale no grzywy za wielkiej też nie ma, bo też mu tutaj się te pasy startowe dość duże porobiły. Ale widzieliśmy zdjęcie z liceum i tam bujne owłosienie, taki prawie hippies trochę. Ja myślę, że to była klasyczna fryzura na pazia w tych latach, albowiem Artur Barciś, nie boimy się tego słowa, ma już lat 50, drodzy Państwo. Więc wtedy, kiedy był młody, fryzura na pazia taka była naprawdę bardzo modna i wygodna. Ciekawe są miejscowości, które są ważne w życiu Artura Barcisia. On się urodził w Kokawie, później chodził do szkoły w Mykanowie, następnie rodzina się przeprowadziła do Rędzin, no a liceum kończył w Rudnikach. Tak więc jak widzimy same metropolie, jak on z Mykanowa, Rędzin i Kokawy dotarł do Warszawy, no jakoś się udało. No, potem jak już zwiedził te wszystkie małe miejscowości, został w stolicy, to największą popularność wśród dzieci zdobył tym, że był pan Kracem, a raczej panem, pan Kracego. Pan Kracem, tak, ale ja ci powiem, jeżeli chodzi o te takie filmy dla dzieci, czy programy dla dzieci, to ja bym go obsadził w innym programie. On moim zdaniem idealnie się nadaje do programu Pora na telesfora. Pora na telesfora. Ja myślę, że jeżeli mówimy o tych programach dla dzieci i nie tylko dla dzieci, to on jako ojciec chrzestny by się nadawał idealnie.